Nowa moda zapanowała w gimnazjum w Jaworzu. Młodzież poczuła się w murach szkoły jak w domu i postanowiła w ramach obuwia zmiennego nosić kapcie. Zaczęło się od zakładu. To wyszło tak, że się założyłem na początku z siostrą. No i miałem chodzić przez 2 tygodnie, ale jakoś mi wygodnie, no i chodzę do teraz. W kapciach zaczęli chodzić najpopularniejsi gimnazjaliści w szkole. W dodatku ci z najstarszej klasy. Pomysł się spodobał, bo jak podkreślają, w kapciach jest dużo wygodniej. W szkole to była po prostu taka akcja na Mikołajki. Każdy musiał przynieść, żeby wspólne zdjęcie fajnie wyszło i później już było tak fajnie, wszyscy patrzyli, że są takie, coś innego jest niż normalne buty markowe, tylko takie zwykłe papcie, także ta moda przyszła nowa i do dzisiaj tak chodzimy. Na początku były śmiech ich z innych stron, ale nasza klasa to od razu zaakceptowała i po jakimś czasie, jak inne klasy zobaczyły, że to jest bardzo fajne, także też zaczęły nosić powoli te buty. Ci, którzy jeszcze nie zmienili starych przyzwyczajeń, czują, że stają się passé i żeby nadążyć za najnowszymi trendami, muszą czym prędzej ruszyć na zakupy. Dzisiaj jadę do sklepu, kupuję papuśki, bo to jest naprawdę niesamowita sprawa i tak trzeba. Moda to sposób na wyrażanie siebie, jak podkreślają styliści. Gimnazjaliści z Jaworza dodają, że moda to również świetna zabawa. Hanna Blokesz-Bacza, portal OX.pl.